W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do wsi Bińcze, po niemiecku Baranwalde. Jest to wieś położona w województwie pomorskim, w powiecie czuchowskim, w gminie Czarne, przy drodze wojewódzkiej nr 201. Około 1,4 km na północ od wsi przebiega rzeka Szczyra. We wsi jest stacja kolejowa Bińcze. Wieś powstała w wyniku karczunku puszczy. Krzyżacy w 1397 roku nadali prawa dokumentem lokacyjnym, w którym zasadźca, pochodzący prawdopodobnie z Niemiec, Stefan z Gossendorfu, otrzymał 84 włóki sięgające do jeziora Trzcinnego. Jest to pierwszy znany dokument dotyczący wsi Bińcze. Po odzyskaniu Pomorza Gdańskiego przez Polskę w roku 1466 była to własność szlachecka. Prywatna wieś szlachecka Bińcze położona była w drugiej połowie XVI wieku w województwie pomorskim. Do roku 1945 wieś nosiła nazwę Baranwalde, nazwa przejściowa Barwice, od 1946 roku Bińcze. Do roku 1954 w gminie Cieżnie. Do największych zabytków wsi należy kościół świętej rodziny, Szachulcowy z 1761 roku o konstrukcji szkieletowej. Oraz park dworski z grotą Matki Bożej z Lourdes. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka, a ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.